Dobra, oglądamy to. Zagraliśmy koncert w Male... na Malediwach. Spartiatik! Yeah, boy! Chodzi w tej grze, żeby wszystkich zabić. Tak naprawdę jestem intelektualistą. A my teraz w ogóle idziemy eksplorować wyspę, bo jesteśmy tutaj już 3 albo 4 dni. Dzień dobry, kochani! Co tam u was? U mnie fajnie, właśnie wypiłam kawę mrożoną i jest super! Idziemy grać w tenisa i zrobimy zdjęcie z Julką. To tyle! Co tu dużo dodawać? My dzisiaj nie gramy w tenisa, bo my nie idziemy lubimy do pokoju. Tenisa. Idziemy do pokoju. Nie no... Headshot! Pokażę wam, jak się robi... Boże, po co on się wpieprzył? Backhand. To jest forehand. Żartuję, jest na odwrót. To jest forehand, a to jest backhand, bo jest od tyłu. Koszulka cyberpunk na Malediwach kupił? Albo przywiózł ze sobą, nie wiadomo. Ale nie jest dobrze. Tak to działa, moi drodzy. A tak naprawdę nie grałem nigdy w tenisa, grałem tylko raz. Ty, ogólnie tak szczerze wam powiem, że jak na cyberpunk tak wielką jakby grę, to te koszulki i tak dalej, ogólnie te ubrania są w sklepach różnych, one są gówniane w większości, nie podoba mi się to, nie wiem czemu takie gówno wypuścili, serio. Czemu? Jak na tak wielką grę wypuścili takie gówniane te rzeczy, że to nie mogę uwierzyć. Tak to działa, moi drodzy, a tak naprawdę nie grałem nigdy w tenisa, grałem tylko raz. Ludzie są dobre, a nie wiem. Ładnie ubrać. Tak, ubrałem się w niebieski kolor, trochę bardziej czarka, aczkolwiek... Prak! Ty mu tak fajnie teraz tak wiesz, tak w głowę ty. Podaj. Dobra, uwaga. Pati, Alek, co? Ubrałeś się jak tenisistka. Co nie, ja tutaj mam klapki, spódniczkę. Ogólnie dzisiaj we vlogu nie wiem, czy widzicie, ale nie mamy absolutnie zielonego pojęcia, co robimy, ale... Nagrywają od półtora tygodnia. Lecieli na Malediwy i nie wiedzą, o czym nagrywać. Team X w pigułce, widzowie. Być może dzisiaj się dowiemy. Wypień już wiedzie po miniaturce, co się wydarzyło. My jeszcze nie. Być może ktoś zginie. Być może ktoś urodzi dziecko. Być może ktoś się oświadczy lub ożeni. Kto wie? Nikt ktoś tego nie wie. Kto się oświadczy na Malediwach? Tak. To już wiem, co planuje Minecrafter do swojej dziewczyny, którą na poprzednim odcinku całował się z inną na jej oczach. I żeby to odbić, teraz się oświadczy. Nice. Niezłe taktyki. Tanie. Tanie taktyczki. Yes, sir. Pokaż jakieś trika, pokaż. Dobra. Proszę. Nie, fail, jeszcze raz. To ona powie nie. O, ale byłyby dymy. Chyba mnie nie wiem. Ciekawe, czy ustawili. Chcemy pokazać jeden z najczęstszych zagrań, czyli podrzut i tak zwany wypierdzielenie w kosmos. Uwaga, jesteś gotowy? Tak. Właśnie o to chodzi w tej grze, żeby wszystkich zabić. Tak. Ja... Matthew! Wygrany, nie możemy się zniżać do ich słabego poziomu. Tak, dobra, pokażemy jak się gra. Gram drugi raz w życiu, ale cicho, niech nie wiedzą. Ale nic. Gram 10. raz w życiu. A, ja nawet... A w ogóle znaczy jakiś... Zanek, co ty piszesz? Dobra, na sekundę ci tam tej małta, bo to jest wyrwane z kontekstu. Nie napisał N-worda, ale tak blisko był. To uratuje go. Ja będę sędziował ten fantastyczny mecz, ponieważ mam największe doświadczenie! To będzie dobry mecz taki. Chodziło o kolor? No dobra. Ja decyduję, czyj był punkt. Nie widziałem. Nic się nie stało. 0-0. 0-0. Zaczynamy grę. Dobre, to było dobre. 0-1 dla... Nie interesuj się. Powiem na koniec. 0-2! Patrzcie triki z Ameryki. Nie wierzę! 3-0 w tenisie! No jest. W sensie... Mógłby lepiej nagrywać solo vloga po prostu. Poza zasadami, nie. Dobrze,
5-0. Dobry mecz! Wow! 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 8-0. Jest 8-0. Nie! 9-0! Nic nie umiecie. To było za dwa. Nie wiem, tak mi się podoba. Tak mi się podoba. Nikt tak nie będzie. Powiedział, że będę odsędziwał uczciwie, wiadomo. Nie mam pojęcia, co się dzieje w tym meczu. Strasznie emocjonujące widowisko, ale zaraz zagramy w inną grę, która moim zdaniem będzie troszeczkę lepsza. Nie umniejszając tej. Jest żałosna, ale nie umniejszając jej. U mnie też sztuką, tak naprawdę. 0.30, 0.45, potem jest game i potem jest set, mój drogi. Jest 10-10. Dokładnie tak, moi drodzy. Żałosna. Co ty robisz, Leksiu? To jest słabe. Ale grajmy dalej, nie poddajemy się. Dawaj! Ale oro. Mistrz krabi. Leksiu odbija 3 piłki na raz. Zobaczcie to. To na raz jesteś jak ananas. Dobra. Jedna mniej. Brawo. Dzięki. Dobra, to my lecimy dalej, bo ten nic nam jednak nie wychodzi aż tak dobrze, jak myśleliśmy. Trudno, poza tym jest strasznie ciepło, ja jestem już cała spocona. To był ostatni moment jego życia. Żubel! Nie uwaga, to jest gówno. Co jest? Żubel! Chodź się nauczyć grać żubra. Nie ma opcji! Patrz, robimy ocenki. Pierwsze, my zapoczątkowałyśmy. My to zapoczątkowałyśmy. Kolejny żubel. Żubel! Żubel! A my teraz w ogóle idziemy eksplorować wyspę, bo jesteśmy tutaj już 3 albo 4 dni i nie... Ty, jak na razie to ten film wygląda, jakby jakaś rodzinka pojechała na wakacje z kuponu wakacyjnego od partii i sobie nagrali filmik, który miało zobaczyć 20 osób w rodzinie, a przypadkiem to upublicznili na YouTubie. No nie wytrzymie, naprawdę, to jest takie gówno o niczym. O co tu w dupę chodzi? Przysięgam ci. Nie wiem, co się dzieje w tym filmie. Nie wiem. No, pierwsza na masakra. Byliśmy ani razu po drugiej stronie wyspy, dlatego idziemy pierwszy raz, zobaczyć. A dlaczego? Bo nie było na to czasu, moi kochani. Bo tak się nie. Dla was staramy, no tak, i nagrywamy ale... materiały. Może no, nie powiem, że dobre, ale... On wie, co się dzieje. Jako jedyny jest szczery. Przyjemne testy chyba na COVID-a, jakie przeżyliśmy w życiu. Plus jeden. A wiecie, że rekin nie ma ani jednej kości w swoim ciele? Ten dzień, Julia. Zero kości. One są w takim... To jest taka, jak to się nazywa? No, Leksiu, tak, dokładnie. No, nie, no, to jest orzech, czyli to jest tak, skorupa. Dokładnie. Skorupa, dokładnie, tego słowa szukałem, skorupa. Ej, ale fajne, patrz jakie fajne. To wygląda jak tego, wow. Tarzana, albo tak, czekaj, ja się na to powieszę. Leki na tył. O, liany są takie fajne, nice. Dawaj. Nie, bo to zerwę, to może nie. Odsuń się. Do słuchania się tych profesorów. Fajne uczucie, serio, jak Tarzan się poczułem. Ej, ja nie chciałam, chyba tak nie uniosę na rękach, wiecie? Ja nie mam takich sił. Ja chcę spróbować ten. Ta jaka silna. No nie wiem, czy to jest takie efektowne. Ale nie wespiesz się na to drzewo. Wespiesz się, że wespnę się w 5 sekund. Dawaj, dajcie 5 sekund. 5, 4. Ej, a teraz musisz być przygotowany mentalnie. I mógł... Co? I muszę być. Urwało się taka... Na takiej końcówce się zaczepiłem i się urwało mi tak na 2 lata. Jest dobrze. To było śmieszne, ale szkoda czara. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam Team X, ale nie lubię Leksiego. Jakiego w dupę Leksiego? Ty jesteś zdrowy? Żeby go nie lubić, najpierw się w dupę naucz, jak on się nazywa, pieprzony bez beku. Dobra, Maciek, przygotowany jesteś? 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, no jesteś. A wyżej? Nie, on wyraża swoją opinię, widzowie. Te stary, ważne, żeby szedł jak sobie niżej wyżej. Salto, dawaj salto, Kemo! Teraz się zdjęcie. Chociaż ta opinia jest kłamliwa, bo to Atencjusz. On go kochał. A jednak! Wow! Jak strażak! Leksiego nie było.
Tylko to jest jakieś niewyraźne. Bycie Tarzanem ma swoje minusy. Zobacz, jaki jestem brudny. Cały. Taki, no taki brudny po prostu. Uwaga, rzuca. To są minusy bycia bardziej w teamie X niż bycia Tarzanem. Tam. Dobra. Ej, ale nie wiem, czy zauważyliście, że my idziemy, ja nie ma oceanu, ani wyspa się nie kończy. O, bo jest pana piłka. Ten piłkę w chwilę. O! Ej, ale ładnie. A, bo tu jest tego krykieta. Ten, kreska za małpę. Krykiet z angielskiego. Kupi batwo. Pokaż jakąś sztuczkę! No zarycz, no! Idealna kratka. Naprawdę, vlog rodzinny Nowaków. No w dupę nie wiem, w tym filmie. Co to za okaz? Co to za okaz? Zwierzęcia. Małpa nadzwyczajna. Tak naprawdę jestem intelektualistą, więc jeżeli moglibyście mnie wypuścić, byłoby mi bardzo miło. Miło z angielskiego poopy butthole. Ale oro. Klapka. Tak się, co ty robisz? Robię zdjęcie palmie. Tak jest dobrosto? No. Fajna wygląda na tle nieba. Podoba mi się. Może sobie dam na tobę to? O, bo ona jest taka krzywa i duża. Nie, to tam. A, to też jest fajna. Jesteśmy na wyspie? Doszliśmy na plażę? Szok. W tym momencie. Zobaczcie tam. Jest po prostu sztynksuwa. Ja już nie będę się zamaczał teraz, ponieważ mam jedyne, to są portki, które mam, które nie są mokre całe, bo tutaj nic nie schnie, bo tu jest taka wilgotność, że tu nic nie schnie, więc to są jedyne portki, które mogę nosić, żeby nie być mokrym. W ogóle stwierdziłyśmy z Patty, że jest tutaj pięknie. Ta palma, 10 na 10. Tak, prawda. Kokosy pod nią, 10 na 10. To coś dziwnego, przeciwko falom, 2 na 10. Ale reszta... Co? Dupa. Tobie mam siano, myślę o tobie. Nie wiem co zrobię, kiedy spać się kładę. Być tam, coś tam, coś tam, coś tam. Z refrenem już jadę. O, taki słodki! Ej, stresujesz go tą kamerką. Idziemy na obiad? Naprawdę. Na kolację, na kolację. Tak o niczym, że ja wiem, że daily chcieli zrobić, ale się skapnęli, a raczej nie skapnęli, że nie będą mieli pomysłów, bo im się wyczerpią po 3 dniach. No i potem takie właśnie rzeczy powstają jak ten film. Specjały serwuje malediwska kuchnia, ale właśnie ja liczyłam na więcej owoców morza i na jakieś takie dania typowo malediwskie, a jest takie europejskie jedzenie, nie? Takie bardziej bym powiedziała, no, nie wiem. No jest, tak. Frytki, bacon, burgery, owoce mają przepyszne. To pewnie dlatego, bo nie, turyści są dokładnie owoce. Moi drodzy, właśnie w tym momencie płyniemy sobie na rejs. Po zadaniach wykonanych płyniemy w nagrodę za rejs. Na rejs. Dokładnie. Wszyscy razem, więc fajnie, nie? Idziemy zobaczyć zachód słońca i może, jeżeli się uda, delfiny, także... Ale miejmy nadzieję, bo w sensie jest bardzo duże zachmurzenie, więc wydaje mi się, że tego zachodu nie będzie aż tak widać, no ale no miejmy nadzieję, że coś tam zobaczymy. Taki ten jedzenie w ogóle... O co chodzi w tym filmie? Dupa. Dobra, jesteśmy w pełnym składzie, udało się, było ciężko, ale wszyscy dobiegli. Na szczęście się wrócili, bo już kawałek odpłynęliśmy, ale wróciliśmy i wrócimy po lifestyle video Milkę, to jest? I Monikę, po spóźniacku, to w dupa jest? My jako pierwsi dojechaliśmy do tej restauracji, gdzie dzisiaj będziemy sobie jeść kolację. Trochę zmoknęliśmy, tak, bo straszna ulewa też. Była, straszna ulewa. Spóźniliśmy się też na rejs, bo nagrywaliśmy ten film z tymi zadaniami i nie widzieliśmy zachodu słońca, było ciemno, ale było fajnie. Było fajnie, prawda? Dzisiaj na rejsie. Super.
Chcieliśmy też w ogóle podziękować Kuledu Resort za to, że nam umożliwili wykonanie tych zadań w tym filmie. Pozwolili, pomogli nam, więc dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Ja pie... Nie no, to jest tak tragiczne, że się tego gówna oglądać nie da. No co to jest? Ty, kiedy mama cię zmusza, żebyś powiedział przez telefon babci, że ładny sweter ci wysłała. Dzięki. Za chwilę kończy się kolacja, nie chcemy tutaj, żeby na nas czekali specjalnie, więc po prostu my jedziemy już zjeść, a mamy nadzieję, że oni zdążą jeszcze zjeść i że dojadą przez te 5 minut. Choć będzie ograniczyło to cudem, ale zobaczymy. Choinka. Witajcie na kolacji, jest ze mną Patrycja, Kuba, tak. Molczano i właśnie tak, specjalnie. Nie pisz tak, to nie było zamierzone. Wcale. Idziemy sobie nałożyć coś do jedzenia. Pana jesteś. Ale się najadłam, ale kolacja jest fajna, jest przygotowana dla wszystkich osób, mamy obrusiki, kwiatuszki, nie pachnące, ale ładne. Bo ogólnie ja zawsze zapominałem i zakładałem koszulkę bez ramionczyk, jakby wiecie, na ramionczka po prostu, a tu jest zakaz, jakby tu musisz być po prostu, przynajmniej też musisz zasłaniać się ramiona. No i ja zawsze zapominałem, bo ja jestem... No ja jestem czarny. Ale co ty nam tłumaczysz? My nawet nie wiemy, o co ci chodzi! Porypany jesteś! O czym on pieprzy, widzowie? On wpadł w trans jakiś i gada od rzeczy, czy co? O czym on pieprzy? Jak się czujesz z tym, że jest ostatnia noc? Szczerze powiem, troszkę fajnie, bo jadę na święta do domu, nie? Trzeba już opuszczać Malediwy i zajebiście, w końcu są tlece. Bo wiesz, że ja bym chciała się wyspać, żeby fajne zdjęcia wyszły. Dobra, gra. Też mi się tak wydaje. Wiecie, o co chodzi? Wiem, o co chodzi. Wybraliśmy się teraz specjalnie na biało, bo idziemy na white party. Patrz, szybko. Na co? White party? Krepuszczane! Dziwna nazwa. A, patrzcie, ej, mi się wydaje, że będą ten, wiecie, UV i będziemy się świecić, serio. Dlatego na biało, to ma teraz tak, sens. Tak, to ma sens, ale wszystkie poprochy wtedy widać na koszulkach. Tak no to nie ma sensu. To nie ma sensu, no. 100 lat, niech żyje nas. Lepszy ma urodziny? 100 lat, niech żyje nam. Nawet nie mam urodziny. Ale biało. Co? Niech żyje. A nawet urodzin nie ma, w sensie to jest... Nam, a kto? Leksiu! I jego kokos. Tak, niech żyje. No, to dla ciebie podarek od nas. Dla niewtajemniczonych. Solenizant to nawet nie złom. Nie wiem, zaczyna. Wydaje mi się, że zaczyna do niego docierać, że nie wie już co tam robi. Myślę, że niedługo odejdzie z teamu. I dobrze. Dzięki. Fajne urodziny, które. Niech idzie na swoje, bo to jest tragedia. Zawsze marzyłem o takim kokosie. Było to jedno z moich większych marzeń. Można go na przykład głaskać, przytulać się do niego. Grając w piłkę można sobie złamać palce nawet. Dobra, dosyć tego pierdzielenia. Cała wyspa teraz obchodzi urodziny Leksia, moi drodzy. Zobaczcie, co się dzieje. To mam urodziny 13 sierpnia. O co chodzi? O co tu w dupę chodzi? Polacy za granicą. Sadgę bardziej to jest niż śmieszną.
Poczekajcie, zanim polecimy dalej, czy to co oni teraz robią to jest... Zagraliśmy... Nie, błagam. Jeżeli tak... Nie, nie, to na pewno nie jest to. Zaraz będą grać ten koncert. Na pewno będą grać. Jestem moja, mów mi moja Liza. Dzieło sztuki, które chcesz polizać. Słucham żaby albo słucham Kiza. Znaczy co? Słuchać było co mówię? Bo sprawdzałem czy mikro działa. Już tak skręca, nie mogę, no nie mogę, no nie mogę! Boże! Nie mam żadnych psów, sweet bitch, jak Andryna jedzie limuzyna, a nie Erwina. Tu wielki finał, lecę po tym bicie, jak dziewczyna Aladdina. Lexi, nie Lexi, wjeżdżam na grubo, kompara i bewstyk, yeah. Największym rodzinie, nic z was już nie zginie, jak w poprzednim teamie, yeah. Nie no, słuchajcie, pamiętajcie, codziennie o 16 wbijajcie koniecznie buziaki. Kanał Team. Pa! Następny odcinek, pomysł, vlog z żabki zrobicie, akurat do Polski wracacie. Może będzie więcej sensu, jak będziecie oglądać w dupę hot dogi z różnymi parówkami. Nie wiem, byłoby lepsze do oglądania niż gówne, jak starają się grać w tenisa i nie wiem, jakieś ala żarty robią. No nie wytrzymię, naprawdę. Boże, przy tego się w dupę ogląda się, to było tak o niczym. Jak można to oglądać i się cieszyć tym filmem? Jak? Zobaczcie, jak coraz więcej jakby przewaga łapek w górę. Ale to jest coraz bardziej niczym, w dupę no. No jak myślicie, jest moderacja komentarzy, żeby usuwać się przychylne? O! Polacy na wakacjach. Pierwsze 100 osób, które dadzą suba na moim kanale otrzymają 500 subów o 24 dzisiaj z mojej własnej maszynki na suby. Nie wierzysz? Zostaw suba i weź na mój kanał. Maszynka na suby? Co to w dupę jest? Blank Beats Production. Husaria! Mam już znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mam już szansę!